Jeśli podobają Ci się moje filmy koniecznie kliknij subskrybuj Następnie zaznacz dzwoneczek. Łapkę też moją zostawić. Dzięki. Czy witajcie tutaj Ananasek a oto kolejny odcinek pogromcy mitów Farming Simulator 17 W dzisiejszym odcinku sprawdzę następujące mity Czy poziom gotowości do zbioru wpływa na plon? Czy jadąc zbyt wolno samochody jadące za nami będą na nas migały światłami oraz trąbiły? Czy ciągnik na gąsienicach jest silniejszy od tego samego ciągnika lecz na kołach? Czy obciążnik na kołach zwiększa ciężar ciągnika? Gdy ukucniesz na kłodzie, drewna, po czym, po czym weźmiesz ją do ręki i skoczysz, będziesz mógł na niej latać. Czy ciężar pojazdu ma znaczenie w ugniataniu kiszonki? Czy Ursus 1224 da radę przeciągnąć na Holanda CR 1090? W komentarzach możecie pisać propozycje na kolejne mity, a teraz przejdźmy do sprawdzenia pierwszego mitu w tym odcinku. Aby go sprawdzić zasiałem dwa paski pszenicy, a następnie poczekałem aż wzrośnie do pierwszej fazy gotowości do zbioru i zebrałem jeden pasek. Po czym poczekałem aż wzrośnie do trzeciej, a zarazem ostatniej fazy gotowości do zbioru i zabrałem drugi pasek. Czas na podsumowanie tego minutu, tak więc przejdźmy do kombajnu albo nie, najpierw przejdźmy do waltry i sprawdźmy, czy ile dostalibyśmy, z, jeśli byśmy zebrali w pierwszej fazie gotowości do zbioru. Tak więc przechodzimy do waltry 2654 i jak wiemy, są trzy fazy gotowości do zbioru. Pierwsza to jest ta najjaśniejsza, później jest taka trochę ciemniejsza i później już jest kolor pomarańczowy, czyli żółta, jasny pomarańczowy i pomarańczowa, tak więc. To jest z tej żółtej fazy, tutaj jest z żółtej fazy, a to jest z pomarańczowej, tak więc tutaj było 2654, a tutaj jest 2654, czyli stan gotowości do zbioru nie zwiększa lub nie zmniejsza yy, po prostu zbioru, plonu, tak więc mit został obalony. Przejdźmy do następnego. Tak więc przed czas sprawdzić ten mit i sprawdzimy teraz czy samochody jadące za nami jeśli będziemy jechać za wolno lub po prostu stoimy będą nas trąbiły oraz migały światłami, tak więc teraz będę jechał 3 km na godzinę i jak widzicie na razie się nic nie dzieje po prostu jedzie bardzo wolno a <laughs> się skacze po prostu tak ale niestety chyba nic został obalony tak więc no a nie słyszeliście to? zatrąbił zatrąbił Mic został potwierdzony, no, a jeszcze raz możemy to sprawdzić. Trombi słyszycie? Trombi, tak więc mit został potwierdzony, co prawda nie mruga światłami, tak jak było to napisane konkretnie w micie, ale faktycznie reaguje na nas, czyli jest już to jakaś oznaka życia naszych kochanych kierowców na farmingu. Tak więc mit został ewidentnie. Tak więc mit został potwierdzony. Przejdźmy do następnego. Tak więc, aby sprawdzić ten mit, mam tutaj przygotowane dwa New Holandy T8. Jeden jest, jak widzicie, na gąsienicach, a drugi jest po prostu na kołach. Oba te Hollandy mają po tyle samokunia. Tutaj mam przygotowanego sztajera Multi, aby jechał za nim, aby podążał, aby ta ósemka na gąsienicach za nim podążała. A tutaj mamy New Hollanda T5, żeby New Holland T8 na kołach za nim podążał, tak więc przyszedł czas, aby go sprawdzić. Tak więc klikam Ctrl F. Jak widzicie, na razie, albo nie, już, żeby jechał. Czyli na 0 dajemy. O, 0. Czyli po prostu chcę być na równi z tamtym. Stój, 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 stój. Teraz muszę szybko zaznaczyć, aby... I i teraz tego ustawiamy. I uwaga. Uuuu, tamten już wygrywa, ten na kołach? Dziwne, 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 może po prostu wygrywa ten, który, nie wiem jak to się dzieje, <ścoughs> tak więc mit jak na razie jest, przechodzimy do New Holanda na kołach, te ósemki na kołach i jedziemy do przodu, klikam, łączam tempomat, jak widzicie lekkie opory ma i to nawet spore, nie ma tej górki chyba, no minimalna, ale to nie wpływa raczej na, jedzie jeden na godzinę. A teraz sprawdźmy jak szybko będzie go ciągnął New Holland na gąsienicach. Odjadę może tym sztajerem, zobaczymy, tak więc on postawię go tutaj, przejdźmy do ciągnika na gąsienicach i klikamy tempomat i 20 na godzinę, no 30 tak więc no mają tyle samo konia, a, a a a jak widzicie jeśli się ciągną bez stawiania oporu to no to pff, 30 krotnie 30 krotnie mocniejsze jest po prostu i ten y, O po prostu stawiają większy opór, ponieważ y, nie wiem jak by to powiedzieć mają lepszą przyczepność, o może w ten sposób, a no widzicie no Wtedy jechał 30, teraz jest z górki i jedzie 6 na godzinę. No, czyli znaczy definitywnie mit został y, potwierdzony, tak? By tam było, że gąsienice dają coś do mocy. Tak więc, no, mit został potwierdzony. Jeśli chcecie mieć y, po prostu lepszą przyczepność na polut, no to wybierzcie ciągnik z gąsienicami. Tak więc przejdźmy do następnego mitu. Tak więc, aby sprawdzić ten mit, mam tutaj przygotowanego Fenda 900. 900 to jest, nie jest, to, nie jest on ulepszony, ale to nie ma znaczenia. Tak więc, wjedźmy najpierw na wagę i sprawdźmy, ile będzie ważył, bo jest żadnych obciążników na kołach. I waga waży 10857 kg. Tyle dokładnie z tego, co się orientuje, waży on w rzeczywistości. Tak więc, no brawo dla ukłon dla twórców. Sprawdźmy teraz, ile będzie ważył po dodaniu obciążników. Tak więc, zobaczmy, czy będzie kolejny ukłon dla twórców. I teraz tak, mam tutaj przygotowany oczywiście warsztat. Nie jest on jakoś super ustawiony, ale to nie jest ważne, tak więc tutaj wiedzieć, o nie, jest ustawiona wersja 930, nie wiem dlaczego prze 900. Nie wiem, nieważne, nie jest to ważne. Yy, ustawień tego nie trzeba zmieniać, nie będę tego zmieniał. Tutaj tylko dam obciążniki opon ustaw. Tutaj już wcześniej to sprawdzałem na live, ale średnio się to nagrało na live i by się pewnie narzekali, tak więc przejdźmy. Przejdźmy teraz na wagę, zobaczmy ile będzie ważył po dodaniu obciążników na kołach. Uj, uwaga, ile ważył? Tyle samo, tak więc. No, mi został obalony, tak więc, no, niestety twórcy się jakoś super nie postarali. A jako ciekawostkę mogę Wam dodać, że po dodaniu obciążników, tych dokupieniu obciążników, czyli zaczepieniu obciążnika stołu, z tyłu lub z przodu lub jednocześnie, faktycznie dodaje się yy, jakaś waga. waga. Tyle ile waży obciążnik, tyle nam się doda do, do, do wagi, ale tutaj niestety z obciążnikami na oponach nie jest już tak kolorowo tak więc mit został obalony przejdźmy do następnego mitu tak więc aby sprawdzić ten mit mam tutaj przygotowany kawałek drewna, którym mogę unieść mam nadzieję, że tym razem się uda, nie no w sumie to już jestem pewny tak więc jeśli chcecie widzieć, czasami mity sprawdzam na live'ach, tak więc jeśli chcecie nie chcecie żeby żadna moja reakcja na dany mit was ominęła no to wbijajcie na live ale jak myślicie, czy uda mi się blatać na tym, tak więc posz Przyszła pora, aby to sprawdzić, tak więc skakuję na to, klikam Ctrl i łapię to. Czekajcie, o. I teraz wystarczy, teraz chyba i cyk. Lecimy, tak więc udało się. Moja reakcja po prostu była, byłem po prostu zaskoczony, jak to sprawdzałem na live'ie, ale jak już mówiłem, no niestety fragmentów live'ów nie, nie mogę wstawić, nie mogę wstawić, ale po prostu samone bardzo sobie jakości. Teraz tak, żeby lecieć w górę, klikamy Ctrl. Żeby lecieć w dół, się puszczamy kontrol, żeby lecieć w górę, trzymamy kontrol, żeby lecieć powolutku, powolutku, ale, ale jednak lecimy w dół, tak więc możemy sobie po prostu shiftem też możemy latać. No, 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 najwyraźniej działa, tak więc no, mit został potwierdzony, przejdźmy do następnego. Tak więc przed czas na ten mit i aby go sprawdzić, tutaj mam przygotowany ciągnik, najpierw z obciążnikami sprawdzimy jak szybko będzie się to ubijać. Tutaj mamy wysypałem dwie przyczepy kukurydzy, kiszonki kukurydzy po prostu. Sieczki tutaj mamy też, również dwie jest dokładnie po tyle samo. Tutaj 9% ujemia, ponieważ musimy potem przejechać z przyczepą 84009% 84009%, tak więc wjeżdżamy teraz naszym ciągniczkiem i sprawdźmy, tutaj mam tempona, tempomat ustawiony na 8 i będziemy sprawdzać tyle samo. Przejdzie, przejdziemy najpierw raz do tyłu, raz do przodu i zobaczymy. Yy, gdzie szybciej ubije. Tak więc włączam tempomat, klikam trójkę Wow, ustawiłem przypadkiem na... Więc jedziemy, 10% 11% 12% 13% Jadę po środku 14% 15% Ciekawe jak tutaj... Nadal się ubija, co ciekawe co ciekawe, nadal się ubijało, nawet mimo iż już nie jechałem po. O, 17, What the fuck? Dobra, tak więc nie będę przejechał tylko raz, bo już prawie z dwukrotniłem, no, z dwukrotnie, tak, nie, jednego procentu brakuje i bym podwoił liczbę procent ubijan ubitych. Dobra, teraz tutaj wjeżdżamy, również 8 i przejdźmy najpierw od tej strony, tak więc tam było 17, tutaj jest na początku rzecz jasna 9, tak więc jedziemy tym razem od tej strony, a w sami ja mogę jechać od tamtej. Ale zobaczymy. Tak więc jedziemy na razie nic to nie dało przejechanie. Przejechanie bez... nie przejechanie póki strącze 11% dopiero. No, czyli już można powoli stwierdzać, stwierdzać, że mit, 13, no, mit został ewidentnie potwierdzony, czyli obciążniki. Masa, ciężar pojazdu ciągnika daje się. Nie wiem, czy masa, czy wielkość ciągnika daje, tą. Jest różnica pomiędzy układniotaniami, ale jeśli doczepicie obciążniki, to są akurat te największe, to zdecydowanie szybciej będziecie ubijali. Tak więc, jak widzicie, no 13% już w sumie już nie będę przydał, bo to nie bez sensu. Kolejny raz, a tak więc tutaj mamy 13% i 84 tysiące, a tutaj 14 się zrobiło. Chyba możemy deptać tą mgliszankę też. Ciekawie, jakbym przebiegł, tak, coś by dodało. Nie no, wydaje mi się, że to było bez sensu, nie no. No, tutaj mamy 17%, tutaj 14%, no 3%. Choć przy takiej ilości to jest naprawdę dosyć sporo. No, przejechałem tylko raz, tak więc no. Jak widzicie, mit został potwierdzony. Jeśli zaczepicie od obciążniki, no to szybciej będziecie ubijać, tak więc przejdźmy do kolejnego mitu. Ten został rzeczywiście potwierdzony. A więc przed czas na mit na chyba na który chyba wszyscy czekali, a więc teraz sprawdzimy, czy Ursus 1224 da radę przeciągnąć New Hollanda CR1090. Tak więc, aby to sprawdzić, mam tutaj przygotowanego, jak widzicie, już Ursusa oraz New Hollanda oraz drugiego Ursusa, a poza nim nam ten Ursus, a no żeby po prostu... Nie wykonuję tego mitu na multiplayer, tylko po prostu wykonuję go na singlu i muszę mieć po prostu drugi ciągnik, żeby... żeby podążał za nim New Holland żeby stawiał jakiś opór, bo bez oporu to jest sprawdzem na live i nie było żadnych problemów. Ale czy z... Czy, czy gdy będzie jechał, próbował jechać do, do przodu nasz New Holland, czy będzie dał radę go przyciągnąć? Tak więc klikamy Ctrl F, wsiadamy szybko, 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 szybko. No i klikam, włączę nawet tempomat. Nie daje rady, nie daje rady, niestety, nie daje rady. <grym> Wyjeżdża na drogę. O, zaklinował się. Tak więc, jak widzicie, nie daje rady niestety, ale sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Mianowicie przejdźmy do New Hollanda. Oraz y, 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 F. Dystans za. Zmniejszmy go do równości. Ponieważ chciał New Holland jechać przed nim. Niestety nie dało to rady. Choć, uwaga, jeśli jest na równi, czyli Teraz New Holland chce jechać równo z Ursusem, który jest przed nim. No, no ale niestety nic no, został obalany, tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się on spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie oraz kliknijcie co najważniejszy dzwoneczek i włączcie powiadomienia. Tak więc widzimy się w następnym odcinku już za nie wiem ile zobaczymy. Tak więc siemano.